Opowiadanie Barbary Szelongowskiej pod tytułem Majowe święta. Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do przedszkola. Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad wejściem do domu. Ja też widziałem wiszące flagi, zawołał Kamil. I ja też, powiedział Daniel. A tak naprawdę to po co się je wiesza? Dopytywał Maciek. I co to były za jakieś dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych. Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie. To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. 1 maja zawsze przypada święto pracy, zaczęła mówić pani. Tyle, że święto pracy obchodzone jest również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracujących ludzi. Waszych rodziców, dziadków, sąsiadów. 2 maja mieliśmy święto flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś 3 maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się żyło. A jak ten król wygląda? Dopytywał Antek. Czy można go gdzieś spotkać? Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść do muzeum. No to co, idziemy? Zapytała pani. Tak! Odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga Polski. O, a to godło, powiedział on Antek. Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok na tym plakacie? To hymn Polski, odpowiedziała pani. A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś obchodzono święto pracy. A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku? To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza, Jana Matejki. Pod tytułem Konstytucja 3 maja 1791 roku. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, dostojnicy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki. Cieszę się, że jestem Polakiem, szepnął Michał do ucha Ady. Ja też, powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę. Pytania do opowiadania. Jakie barwy ma flaga Polski? Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi? Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady? Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum?